Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy ponownie. Jestem na trasie. Chciałem wam pokazać fajną roślinkę. To już w sumie pomalutku się kończy. W pewnym sensie jej czas, bo chodzi tutaj o kwiaty. Mamy tutaj podbiał. To jest jedna z pierwszych roślinek, które kwitnie. On już od wczesnej wiosny ma się bardzo dobrze. Najpierw wyrastają kwiaty, potem liście. Tak więc to jest dobry czas jeszcze na zbiór tego podbiału, bo później, za niedługo już, te kwiaty się skończą. I kolejną częścią rośliny do wykorzystania będą liście, ale o tym innym razem. Podbiał jest znany przede wszystkim z leczenia górnych dróg oddechowych. Wprawdzie głównie liście, dlatego że mają więcej chociażby śluzu. Ale kwiaty również nie są najgorsze. Również można zrobić z tego czy nalewkę, bardzo ciekawa w smaku zresztą. Mają też trochę witamin, ale mnie najbardziej interesuje to, że jestem na trasie i jestem głodny. A podbiał jest dobrą roślinką, którą można zjeść. Tak więc nie boimy się podbiału. Jest bardzo charakterystyczny w swoim smaku. Może nie każdemu będzie odpowiadać, ale można się do tego przyzwyczaić. Tutaj jest, może nie jest to jakieś mega wielkie źródło tej roślinki, ale całkiem nie najgorsze. I można coś tutaj pozbierać, można coś zjeść. Te łodygi też tutaj są jadalne, nie obawiamy się tego. Czy podbiał jest w pełni bezpieczną roślinką? Mówi się, żeby za dużo podbiału nie korzystać, gdyż tam działa negatywnie na wątrobę, ma tam jakieś związki niby toksyczne, ale to jest przy bardzo dużym, długim działaniu, to jest bodajże co najmniej 6 tygodni nieprzerwanego działania, tak więc żeby tyle zjeść, tyle wypić tego podbiału, to naprawdę trzeba się postarać. Przy takim korzystaniu nie ma z tym najmniejszego problemu, tak więc ja zjadam na surowo. Nie bójcie się tego. Podbiał jest dobrą roślinką, którą jak najbardziej można sobie spożyć. Zresztą ogólnie podbiał też ma działanie właśnie na całe górne drogi oddechowe, działanie wykrztuśne, działa na kaszel. I kwiaty również, tak? Mimo, że te liście są cenniejsze, ale liści na surowo nie zjemy. Kwiaty jak najbardziej. Tak więc tak jak mówię, nie bójcie się tego podbiału. Tak on tutaj wygląda z bliska. Troszkę podobny do mniszka lekarskiego, który również tutaj już rośnie, ale one się różnią, tak więc myślę, że nie da się ich pomylić. Zresztą mniszek jest również całkowicie jadalny. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!